O tym Piusie XII pisały gazety. To znaczy książki, że on bardzo dobrze znał Niemcy, ale Niemcem nie był. No nie był, on był Włochem. Był Włochem. Zresztą większość papieży. No. Sentymentem, no ale wiesz, sentymentem, ale żeby aż takim sentymentem, żeby Hitlera błogosławić, to chyba miał... A oni tutaj chcą z jego świętego zrobić, za co? A później przerzucał razem z tym skorcennym, czy skorzennym, bo to różnie się mówi w ramach tego programu Odessa, przecież tych Sesmanów z Ameryki Południowej. No to czyli sobie on nie uświadomił. Co no? Omówili, że on sobie jakby uświadomił, że coś złego zrobił, ale skoro przerzucał, to chyba nie uświadomił. A to oni to uważają, że oni to za dawno robili? Nie bój się. No. Zawsze dobrze biznesmeni. Tak, biznesmeni na cudzej krzywdzie. Właśnie, przecież mają największe, słuchajcie, najwięcej nieruchomości na świecie, na kościele. Tak. Mają na utrzymanie kościoła, no właśnie, na pensje, na te samochody. No przecież, utrzymanie kościoła. Muszą płacić rachunki za prąd, za ogrzewanie, no muszą, wiesz, no, no opłacać ten personel, no chociażby tą gospodynię kościelnego, czy tam kogo tam jeszcze. No to skąd? Skąd no, właśnie? Pytanie, skąd oni no. mają na to pieniądze? Mm. No. No wiesz, takie coś na tamce dla tych bezdomnym to płaci chyba miesięcznie 60 zł. Za rozdawanie zupy, tam dwóch kelnerów ma. Tak? Aha, znaczy im płaci? No, nie wiem, jakieś 600 czy 60? Nie, no 60 to co? To jest nic. No. A może jakieś chyba 600, wiesz, no miesięcznie? 600, ja ci coś powiem. Ja znam to wszystko od podszewki, bo tam ten Robercik, nasz homoseksualista, który w Pałacu Kultury Stalina i Lenina przez dziurkę od klucza w toalecie widzi wszystko. No bo tam nasiaduje, no. Ale co ma tam gabinę? On wszystko widzi, mówi nie wchodź tu, nie wchodź tu, bo ten ma wszy, wyjmował wszy i tutaj są wszy, tu nie wchodź, ten ma wszy, ta ma to. I po prostu on poszedł do tej zakonnicy pracować jako kelner. To więc wszyscy przyszli, zakonnica przychodziła i modlimy się. No to więc tak, albo ta zakonnica przechodziła w modlitwie, albo ten Robercik zaczynał w ogóle i potem no amen i zupy nosił. Mówi, pan pijany to pan nie, tutaj nie, nie, nie. I on już był tak tam wtajemniczony, że ale proszę ciebie, jak znowu miał jakiegoś takiego kochanka, który, no to poszedł od tej zakonnicy i ona trochę żałowała, ale mówi, co ja będę za tyle siedzieć tam u tej zakonnicy. I liście potem grabił, wiesz, popołudniami liście grabił, miał tam tak, no. Ja mówię, taki klasztornik to przecież takie coś jak dla Wiesia Przybyłowicza. No. No także więc widzisz. No i on uciekł z tego, ale po prostu ja go tam siedziałam w barku, tam po lewej stronie. Bistro Trojka, taka sokółka, bo to była kawa, herbata, też obiady, a po prawej stronie na wprost mieli te restauracje i tam jest. To ta sokółka po lewej stronie znikła. Jest Nero Cafe, a oni poszli na dół, tam po prawej stronie mają taki duży, duży bar, też Bistro Trojka, także mają jedno pod drugim w każdym razie. No ja mówię cały czas o Pałacu Kultury Stalina i Lenina. Właśnie tak sobie pomyślałam. No. No i tam przychodził ten Robercik i tego, jak są raz na paradzie, to jechałam z nim na wozie, żeśmy się tego tak... On mi wszystko opowiadał, takie szczegóły o ludziach, że... Taki wrażliwy strasznie, Robercik, no i tego. No i on mi opowiadał o tej zakonnicy, wszystko, wszystko. Potem u tej zakonnicy pracowała Rumunka. Ten taki Ireczek, wiesz, on ma 2 metry i... Dlaczego Rumunka? Bo on po prostu wcale tam niby nie pracował, ale jak kogoś zastępował, to zauważył, że ta zakonnica dużo daje.
takich różnych dodatków i pasztecik, i serek, i skarpetki, no tak, no. I pierzynę, i co tylko chcesz, tak. Tak, wiesz, no. No to więc widzisz. Kupa śmiechu. No i tam teraz dwaj tacy pracują, taki Grzesio. I taki jeszcze jeden. No, nie wiem, czy jeszcze tam może jednego już zmieniła, czy jakoś tak. Taka Ania, ale ona jest tak głupia, ta Ania. Ta zakonnita. No wiesz, one żyją w jakiejś swojej innej rzeczywistości. Ona tak się uśmiecha, szczerzy zęby. Szczerzy zęby, że ząb do zęba przylega i tak. I tak. Niby gościnna, niby niegościnna. Raz mi tam te paszteciki, taki kawałek paszteciku w kwadraciku tam miała po prawej stronie. Tylko żeby nie widzieli. I potem drugi raz, jak jeszcze tam te zupy, dolewki czy co, to jeszcze drugi kawałek, bo nie zdążyła rozdać, tak żeby nie widzieli. Takie paszteciki, no to więc tam do chleba zjeść by przepyszne. No, ale na te święta ona nie zaprosi, bo myśmy raz z Breżniewem, bo Breżniew od innej zakonnicy i spotkałyśmy tą Anię, a ja tak to lubię zażartować, że to my do siostry przychodzimy normalnie teraz na Wigilię. A ona, a czy do mnie przychodzicie tak zawsze? Wiesz, takie wiesz, czy to regularnie, wiesz. No to ja tam kiedyś to tak w kratkę przecież nigdy do niej. Ale myślę, jakby ona jakieś wariackie pomysły miała mieć, to lepiej tam do niej nie iść, wiesz. No nie jakie, no to bym tam, ale godzina mi się... No i sama powiedziałaś, że was nie wpuściła ta zakonnica z Jaćką. No to ta zakonnica. Z Jaćką Grabowiecką. No. To przecież tam do niej przychodzą cały czas takie emerytki, takie babki. Przy jednym stole siedzą, one okupują. I te katoliczki, to jak te Żydówki się zachowują, już tak jeden stół okupują tam po lewej stronie, że to jest ich stół, to gdyby ktoś przyszedł pierwszy raz, to one by wypłoszyły, by przepędziły, wygoniły z tego stołu, bo to jest ich stół, rozumiesz, one okupują. Tak samo jak Żydzi się zaprzyjaźnili z tym Bogiem Jahwe. O, to my mamy Boga, mamy przykazania, a poganie to nie. Także tak pokazują ci Żydzi te przykazania, że są kimś, a tamci to nie. No to więc się zaczęło dopiero, wiesz, filozofowanie, że oni zaczęli, że są najmądrzejsi, że są pierwsi, że są od Jahwe. I te przykazania sobie, a swoje robili, no. Kupa śmiechu. Kupa śmiechu to była, wiesz. Aż ja mało raz też nie pękłam ze śmiechu, bo... Daj spokój. Tu jakiś stolik. Jakiś stolik trzeba mieć. O. Jakieś takie same głupoty na piechotę po tym świecie chodzą. Same głupoty. A że i ta Maryja jest, a że i ta dziewica. Dajcie spokój. Patrz.
Czy może tam coś się objawiło na tej tej? Dobra. To jest tu. A to jest tu. Tak. Czyli, że widzisz, radio Conchita, o nic się nie pyta. Jest. Bardzo dobrze. Ale ludzie mają nie po kolei w głowie. I teraz, skoro my mówimy, że nawet i zakonnice takie głupie są. One żyją w swoim materycie. No to... Nie po kolei mają we łbie. No to co my tu mamy, wiesz, wymagać od zwykłych przeciętników? Takich moherów, którzy... To one nie postrzegają, no przecież jak żyją w swoim miejscu. Którzy się biją, którzy się kłócą, którzy się wcale tam praktycznie nie modlą, tylko wiesz, no, mają michę, zupę i żrą. No to więc, gdzie tam ta Rumunka? Dlatego tak mówimy, że co, że dlaczego Rumunka? Lubią prosić, oni muszą prosić. W niejednej sytuacji muszą prosić, bo przecież i tak nikt im dać nie chce. Muszą prosić. No. No i ta Rumunka raz, proszę ciebie, w tym zamku królewskim zaczęła prosić. To była wystawa taka, wiesz, włoska, bardzo ciekawa. Włoska. Mnie się udało wejść jakoś tam. A Rumunki nie wpuścili. Nie wiem, czy myśmy razem szli, czy oddzielnie. Jakoś tak ją pochwyciły, tę Rumunkę. No i ona biedna była, a ja już byłam na tej wystawie, proszę, bardzo piękna wystawa. I taki miałam ogromny kapelusz. Ja nie wiem, czy ja go na głowie miałam, ten kapelusz, czy co. Piękny kapelusz, ogromny. No i patrzę, że Rumunka przyszła. Ja mówię, no jak wlazłeś? A on mówi tak. Z drugiej strony, od strony tych restauracji, też jest wejście. No i ten facet nie chciał go wpuścić, ale wiesz, ale on go poprosił, proszę, proszę wpuścić. I on tak go prosił bardzo grzecznie, że jak się czasem, jak się tak prosi, no to wpuści z łaski, no. I dlaczego Rumunka? Ja tak tłumaczę temu Arkowi. Nie Arkowi, taki jeden. Także wiesz, ona została tą jakby Rumunką i w tych klasztorach siedzi i się modli tam do tej Matki Boskiej Ostrogodzkiej. Módl się za nami. No udaje, że się modli, bo ona potrafi być bardzo złośliwa. Józefie najsprawiedliwszy. No ona się udaje, że modli. Józefie najczystszy. Tak naprawdę to ona się w ogóle nie modli. Józefie najroztropniejszy. Módl się za nami. A poza tym ona takie dowcipy ma, takie pochopekanie, że... Józefie najdłużniejszy. Normalnie, bo na początku Józefie najwierniejszy. Módl się za nami. Cieszę się do miłości. Módl się za nami. Miłośniku ubóstwa. Módl się za nami. Wzorze pracujących. Módl się za nami. Odnowu życia rodzinnego. Módl się za nami. Opiekunie dziewic. Módl się za nami. Podporo rodzin. Módl się za nami. Rumunka, pociechu nieszczęśliwych. Módl się za nami. Nadziejo chorych. Módl się za nami. Patronie umierających. Módl się za nami. Pozdrawiam. A on mówi, no wiesz, ja to módl nie się wiem, za nami. Czy to jest w ogóle inno? Kto to jest? Módl się za nami. Lekarnik na ręce, to wiesz, że normalnie rozmawiasz. Wiesz, że niektóre baby mają... Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Dla niej Kazik może jest niezadowolony? Wysłuchaj nas, Panie. Nie, Baranku nie, Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysyłanej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
I mówi tak o kościele. Bóg wielki zapłać za modlitwę upórną. Do kościoła ja nie chodzę. Pani ma na imię? Bo jest mi nie po drodze. Tak mówię Rumunka. Nie ma. Bardzo dziękuję no. Pani modlącym czyli, się z nami. Ona lekceważy sobie księdza katolickiego i tę zakonnicę tutaj z Saskiem katolicką, zwłaszcza, że jej nigdy na oczy nie widzę. Taka jest Rumunka i ona Studia z takimi dowcipami opowiada, to nawet można uczelni, z nią porozmawiać, się zagadać owszem. Minuta po 13. Ta Rumunka dużo ukradła w oso 10% cały litr i w tym autobusie pije. I tak mówi, Szanowni Państwo, Radia Maria w naszym programie Czas na Wiadomości przedstawiły siostra Grażyna Bagińska i Piotr Zembrzuski. A, no do gór. A to ich nie stać i oni nie piją. Członkostwo w NATO i Unii Europejskiej pozostaje kluczowe dla bezpieczeństwa Polski. Głównym źródłem niestabilności w regionie jest Rosja, stwierdza koncepcja obronna Rzeczypospolitej. Koncepcja powstała na podstawie zakończonego w tym miesiącu strategicznego przeglądu obronnego. Dokument zakłada modernizację obrony powietrznej, wzmocnienie artylerii i środków rozpoznania. Za priorytet uznaje obronę własnego terytorium, ale uwzględnia też konieczność udziału w operacjach zagranicznych z sojusznikami. Koncepcja za podstawowe narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa Polsce uważa siły zbrojne. Wskazuje jednocześnie, że bezpieczeństwo państwa zależy nie tylko od jego zdolności obronnych, ale i na przykład pewności dostaw energii. Jedyne, czego żałuję w kontekście OLT, to to, że zwlekałem z odwołaniem Grzegorza Kruszyńskiego z funkcji prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zeznał przed Komisją Śledczą do spraw Amber Gold były minister transportu Sławomir Nowak. Właśnie tutaj coś. Tak, słucham. Tak. Tak, a o której pan będzie? O matko, to nas nie ma w domu, a nie może pan później? No powiedzmy o 3:00. Jak pan by mógł? No nie da rady. Dobra, to jak to wcześniej, to ja zadzwonię tu pod ten numer, dobra. Dobra, dziękuję. Tak mi się myślało, że to jest ten kurier. 575. 575. To jest ten kurier. Spis połączeń, ale żeby tu były połączenia. I spis. Jest. 575. Bo proszę Ciebie, ja mam na kupuję telewizję za 9 zł. 575 kurwa, to jest. Gdzie, jako Mareczka? No Mareczka, ale ja sobie to wezmę sobie sama, ale po prostu, tylko że on tam ma przyjść, no. No ale co? To będziesz miał telewizor? Nie, on nie będzie miał telewizora, ja mu nie dam. 928 677. No, nie dam, tylko wezmę sobie na ten i będę opłacała. 9,90. Przyniesie? Coś przyniesie, jakąś kartę na te programy, potem się rozszerzy i mogę w ciągu 14 dni odstąpić od tego. No i tak mówił ten, że... Słuchaj Państwo, Radia Maria w naszym programie Czas na Wiadomości przedstawiły siostra Grażyna Bagińska i Piotr Zembrzuski. Nieważne, ja to też nie zrezygnuję w ciągu 14 dni, no to będzie miał. Członkostwo w NATO i Unii Europejskiej pozostaje kluczowe dla bezpieczeństwa Polski. Głównym źródłem niestabilności w regionie jest Rosja, stwierdza koncepcja obronna Rzeczypospolitej. Koncepcja powstała na podstawie zakończonego w tym miesiącu strategicznego przeglądu obronnego. Dokument
dokument zakłada modernizację obrony powietrznej, wzmocnienie artylerii i środków rozpoznania. Za priorytet uznaje obronę własnego terytorium, ale uwzględnia też konieczność udziału w operacjach zagranicznych z sojusznikami. Koncepcja za podstawowe narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa Polsce uważa siły zbrojne. Wskazuje jednocześnie, że bezpieczeństwo państwa zależy nie tylko od jego zdolności obronnych, ale i na przykład pewności dostaw energii. Jedyne, czego żałuję w kontekście OLT, to to, że zwlekałem z odwołaniem Grzegorza Kruszyńskiego z funkcji prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zeznał przed Komisją Śledczą do spraw Amber Gold były minister transportu Sławomir Nowak. Komisja kontynuuje wątek lotniczy w działalności piramidy finansowej. Zdaniem Nowaka to na ówczesnym prezesie ULC spoczywa służbowa i polityczna odpowiedzialność za zaniedbania w urzędzie, które tolerował. Były minister powiedział, że 20 czerwca 2012 roku polecił dokonanie kontroli w ULC. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman wskazała, powołując się na raport NIK-u, że nie ma jednak śladu takiego wniosku. W całym okresie objętym kontrolą nie stwierdzono, aby minister w sposób systemowy i planowy sprawował jakikolwiek nadzór nad prezesem ULC w kontrolowanym zakresie. Tutaj kontrolujący odwołują się do tego szczegółowego trybu nadzoru nad prezesem ULC-u i stwierdzają w wyniku konkluzji. W całym okresie objętym kontrolą ministerstwo odpowiedzialne za nadzór nie wyegzekwowało od prezesa ULC bieżącego informowania ministra o wynikach audytów i kontroli. Nie przeprowadziło żadnej planowej kontroli Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Departament nie składał ministrowi corocznej informacji o wynikach nadzoru, w tym oceny zgodności podejmowanych działań o charakterze obronnym z obowiązującymi planami operacyjnymi. Były minister zeznał też, że to jego działania doprowadziły do odebrania koncesji linii lotniczej OLT Express i w efekcie mogły spowodować upadek piramidy finansowej. Nowak pełnił funkcję szefa resortu transportu pomiędzy listopadem 2011 roku a listopadem 2013 roku. Zeznania przed komisją złoży dziś też prokurator prokuratury okręgowej w Warszawie Wojciech Łuniewski. Po upadłości OLT Express miał poprowadzić postępowanie w sprawie nieprawidłowości w ULC z zawiadomienia Nowaka. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie rekomenduje wprowadzenia stopnia alarmowego w Polsce po zamachu w Wielkiej Brytanii. ABW utrzymuje kontakt z brytyjskimi służbami. Centrum Antyterrorystyczne ABW nie posiada informacji świadczących o tym, że zamach w Manchesterze mógłby bezpośrednio wpłynąć na poziom bezpieczeństwa w Polsce, zapewnił w rozmowie z Polską Agencją Prasową Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych. W wybuchu, do którego doszło w poniedziałek wieczorem w hali widowiskowo-sportowej, zginęły co najmniej 22 osoby, w tym dzieci, a 59 zostało rannych. Wybuch jest traktowany przez brytyjską policję jako atak terrorystyczny, którego dokonał najpewniej jeden zamachowiec samobójca. W Warszawie odbędzie się dziś pikieta Ruchu Narodowego przeciwko przyjmowaniu imigrantów z Bliskiego Wschodu. Pikieta jest wyrazem powszechnej wśród Polaków opinii, że Unia Europejska dokonuje zamachu na polską suwerenność, podkreśla poseł Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego. Sprzeciw dotyczy również polityki migracyjnej Unii Europejskiej, która doprowadziła w ostatnim czasie do rozkładu społeczeństw zachodnich, do importu terroryzmu do Europy i jej islamizacji, zaznacza polityk. My jesteśmy za tym, żeby pomagać tym, którzy potrzebują. Pomagać rzeczywiście uchodźcom, którzy potrzebują pomocy i ta pomoc jest skierowana na Bliski Wschód, tam gdzie rzeczywiście dzieją się konflikty. Natomiast jesteśmy przeciwni temu, by z Europy robić Bliski Wschód. Jesteśmy przeciwni temu, by problemy Bliskiego Wschodu przenosić do Europy, by tworzyć tutaj mieszankę, która nie sprawi, że Europa będzie miejscem bezpiecznym, miejscem, w którym będziemy mogli rzeczywiście żyć przez kolejne pokolenia. Jesteśmy za tym, żeby Europa i Polska również zachowały swój europejski, swój polski charakter i chcemy dlatego rozsądnej polityki migracyjnej. Protest Ruchu Narodowego rozpocznie się dziś o godzinie 17 przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce przy ulicy Jasnej w Warszawie. Na Białorusi od dziś zaczynają obowiązywać ograniczenia.
ograniczenia w poruszaniu się po drogach asfaltowych samochodów o nacisku pojedynczej osi większym niż 6 ton. Zakaz nie dotyczy dróg płatnych. Przy temperaturze wyższej niż 25 stopni w godzinach od 11 do 20 ruch takich pojazdów jest zakazany, poinformowało białoruskie Ministerstwo Transportu i Komunikacji. Zakaz nie dotyczy dróg płatnych, w tym głównej trasy tranzytowej Brześć-Mińsk-Moskwa i drogi Grodno-Mińsk. Ograniczenia nie dotyczą m.in. pojazdów, które przewożą ludzi, zwierzęta, kwiaty, pomoc humanitarną, niebezpieczne ładunki, zboże i samochodów chłodni, które transportują produkty wymagające specjalnych warunków. Zakazem nie są objęte również samochody służb państwowych odpowiadających za remont dróg i reagowanie w sytuacjach katastrof i wypadków. Ograniczenia będą obowiązywać do końca sierpnia. Ich stosowanie ma zapobiec deformacji dróg asfaltowych w wysokich temperaturach. W kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz, a po południu możliwe również burze, lokalnie z gradem. Temperatura przeważnie od 20 do 23 stopni, na wybrzeżu i w rejonach podgórskich od 16 do 21 stopni. Wiatr słaby, zmienny, jedynie na wybrzeżu wschodnim miejscami umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 1003 hektopaskale ciśnienie będzie spadać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w audycji dla małżonków i rodziców podejmiemy temat modlitwa rodzinna. Naszym gościem będzie ksiądz Sławomir Kostrzewa, kulturoznawca. Początek spotkania, godzina 21.30. Szanowni Państwo, kochana rodzina Radia Maryja. Cieszymy się bardzo, że wielu ludzi przybywa do sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Wielu, by modlić się przed obrazem Matki Najświętszej, przed którym modlił się podczas całego pontyfikatu w swej watykańskiej kaplicy święty Jan Paweł II. Przybywa modlić się z Janem Pawłem II i oddać mu hołd, całując relikwie jego krwi. Ale uwaga! Wszystkich bardzo prosimy o zachowanie godne miejsca świętego. Prosimy o absolutną ciszę od przekroczenia progu już na parterze świątyni bez nawet cichych rozmów. Niestety, raz po raz przychodzący, nawet katolicy, rozmawiają w czasie mszy świętych, idą panie z tymi stukającymi obcasami i nie myślą o tym, że może to komuś przeszkadza w skupieniu. Jest też jakieś dziwne rozgadanie, wchodzenie niejednokrotnie do kościoła jak do supermarketu, brak zdolności do milczenia, warto tu się kontrolować. Jest gadanie, rozmowy bez hamulców, po prostu brak respektu dla świętości miejsca. Także do kultury należy odpowiedni strój, nie niemal jak na plażę czy do pracy w ogrodzie. Przychodzimy do Najświętszego, do domu Pana Boga, a więc odpowiedni strój do takiej wizyty. Proszę Państwa, nie zgadzamy się również, nigdy nie wyraziliśmy zgody komukolwiek z przewodników na oprowadzanie po świątyni różnych grup. Raz po raz przewodnicy zachowują się nie jak w kościele i opowiadają ludziom różne głupstwa, jak nie katolic. Prosimy więc o dobrą współpracę dalej. Niech to miejsce będzie miejscem szczególnej modlitwy. Prosimy też o zgłaszanie wcześniej grup różnych. Możecie Państwo też wcześniej zamówić sobie obiad. Te obiady są dobrze zrobione i niedrogie. Podaję Państwu numer telefonu do zgłaszania pielgrzymek i ewentualnie do otrzymania informacji. Numer telefonu do sanktuarium 693 168 247. Powtarzam, 693 168 247. Dziękujemy Państwu za współpracę, dziękujemy za życzliwość, również za pomoc w wykończeniu budowy tego sanktuarium. Jak już mówiłem, teraz
zamontujemy organy. Piękna sprawa, proszę Państwa. Cieszę się też bardzo, że już funkcjonuje pawilon dla pielgrzymów. Zaczęliśmy budowę praktycznie w grudniu. Myślałem, że wykończymy. Będzie oddany do użytku już na Wielkanoc, ale jest już oddana do użytku księgarnia. Dużo ciekawych książek dla dzieci, młodzieży, dla dorosłych. Polecamy serdecznie. Dajmy dzieciom, młodzieży dobrą książkę. Może komuś z dorosłych. Popatrzmy, jakie mają problemy. Jak możemy budować tego człowieka. Jakie są jego potrzeby. Dać mu książkę. Niech będzie mądrzejszy. Kształtujmy umysły i serca. Są też już sanitariaty pięknie wyposażone. Mam nadzieję, że już wnet w tych dniach będzie też kawiarnia. Będzie można wypić kawę, czy herbatę, czy może jakieś ciastko, może lody, a może coś drobnego do zjedzenia. Zobaczymy, jak się to będzie rozwijało. W każdym razie to jest też radość, proszę Państwa. Chcemy Was jak najlepiej przyjmować. Dziękujemy za współpracę, a szczególnie dziękujemy Wam za modlitwę. W tym sanktuarium módlmy się. To jest szczególne sanktuarium Jana Pawła II. Szczególne wotum. 13 minut po godzinie 13. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, kolor wiara, w sercach naszych nasz nam dara. Powstańcie z mocy, Boga zrywa. Obudź się, Polsko ma, kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, kolor wiara, w sercach naszych nasz nam dara. Powstańcie z mocy, Boga wzywa. Mieć albo być, pytania dwa. Wiecie, gdzie wszystko cenę ma. Spytają dzieci kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas. Kto sprzedał pamięć dawnych lat. Thank you.
minister spraw wewnętrznych i administracji, pan minister Jarosław Zieliński jest naszym gościem. Witam serdecznie, panie ministrze, szczęść Boże. Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Panie ministrze, wczoraj w Manchesterze doszło do zamachu terrorystycznego. Liczba ofiar na dzisiaj, na ten czas, to 22 osoby, około 60 osób jest hospitalizowanych. Nie ma informacji o tym, by ucierpieli Polacy. Atak przeprowadził zamachowiec, który zdetonował ładunek. W poszczególnych miastach na całym świecie został podniesiony poziom bezpieczeństwa. Czy w Polsce również służby po tym zamachu zwiększają alert? Jak wygląda w tej chwili praca służb? Zacznijmy od tego, że to jest kolejna wielka tragedia, która przynosi bardzo tragiczne żniwo w postaci ofiar, wielu ludzi zabitych, rannych. Mam nadzieję, że się okaże ostatecznie, że wśród ofiar nie ma Polaków, chociaż to też nie jest do końca jeszcze wszystko potwierdzone. Różne otrzymywaliśmy informacje, więc nie chcę o tym mówić, to tylko jest nadzieja, że nie ma wśród ofiar naszych rodaków, ale wszystkim współczujemy, wszystkim rodzinom, łączymy się w solidarności i solidarnym bólu z rodzinami najbliższymi, którzy stracili swoich bliskich. To nie powinno się zdarzać, nie powinno mieć miejsca nigdy i nigdzie, a zwłaszcza w cywilizowanej Europie, która ma za sobą tak długi dorobek cywilizacyjny i kulturowy. Ale się zdarza niestety. Przyczyn pewnie tego typu zagrożeń jest wiele. Jedną z nich niewątpliwie jest to, co się wiąże z polityką migracyjną w zachodniej Europy. Niestety, to trzeba jasno powiedzieć, że brak odpowiedzialności ze strony państw zachodnich, jeżeli chodzi o napływ imigrantów, to jest łaska z mojej strony, zwiększa, no to po prostu zwiększa zagrożenie terrorystyczne. I zobaczę, co to jest, czy to jest warte. Ta cała telewizja nie radzą sobie z zapobieganiem zamachom terrorystycznym. We Francji na przykład przecież jest ciągle stan wyjątkowy, a zamachy się wciąż zdarzają. Można z tego zrezygnować, ale ja muszę zobaczyć, co to jest. Jest intensywniejsze niż w zwykłym czasie, a mimo to... No ja zobaczę, co to jest, gdzie można to oglądać, czy ty to rozumiesz? Mamy nadzieję, że będzie nastąpią działania wspólne i także w ramach poszczególnych krajów ze strony służb państw europejskich, żeby temu zjawisku wydać taką zdecydowaną walkę, bo świat współczesny musi się z tym uporać. To, co się dzieje, wskazuje na to, że końca tych zagrożeń nie ma, że one się wręcz rozprzestrzeniają, rozwijają i są coraz silniejsze. No raczej, raczej właśnie państwom zależy zachodnim, czy Francji, czy Niemcom, na tym, żeby spowodować taką dyfuzję, rozprzestrzenianie się zagrożenia związanego z zamachami. Hiszpańska policja aresztowała w Madrycie dopiero co dwóch mężczyzn podejrzanych o przynależność do państwa islamskiego i specjalizowali się w elektronicznym dżihadzie. Mieli 43-22 lata. Słuchacze podróżują, no to widzą na ulicach francuskich miast, zwłaszcza tych większych, czy zapowiedź w Londynie, czy w miastach włoskich, po prostu żołnierzy przy muzeach, przy kościołach, przy różnych miejscach publicznych. Pytanie jest takie, czy to może przyjść do Polski? Niestety może, chociaż my robimy wszystko, żeby nie przyszło i dlatego prowadzimy taką politykę w stosunku do imigrantów, do tej wielokulturowości, która staje się dzisiaj nie atutem, jak mogłoby się wydawać, tylko zagrożeniem. Ja nie będę ukrywał, że nie rozumiem rządów wielu państw europejskich i struktur Unii Europejskiej, które zachęcają do tego, żeby przyjmować imigrantów, same przyjmują ich duże liczby i że nie widzą w tym zagrożenia i że nawet boją się, to jest jakaś dziwaczna, niezrozumiała, niepojęta poprawność polityczna, boją się nazywania rzeczy po imieniu, boją się tego stwierdzenia, że zagrożenia terrorystyczne wiążą się jednak z
islamem wiążą się w bardzo wielu przypadkach właśnie z napływem imigrantów. Próbuje Europa uciekać od tych prostych konstatacji, tłumacząc te zjawiska to tym, że do nich w pierwszym, a drugim czy trzecim pokoleniu są przybysze do Europy, z poszczególnych krajów, czy zamachowcy, a to usiłują różne struktury europejskie nie wymieniać narodowości czy wyznania tych osób. No to jest coś dla mnie, powtarzam, absolutnie niepojętego. My tak nie możemy postępować. Zachęcamy inne kraje europejskie do działań, które ochronią Europę przed rozwojem terroryzmu, ale trzeba też mu wydawać zdecydowaną i bardzo jednoznaczną walkę wszędzie, na wszystkich polach, gdzie to jest tylko możliwe. Wracając do Polski, bo rozmawiamy też o naszym bezpieczeństwie, nas to siłą rzeczy w pierwszej kolejności musi interesować, więc Polska jest krajem bezpiecznym, Polska nie odnotowuje zagrożenia, już wzmożonego zagrożenia terrorystycznego. Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która to służba jest odpowiedzialna ustawowo za ochronę antyterrorystyczną w pierwszej kolejności, także inne służby mają to swoje zadania, ale w pierwszej kolejności najważniejszą służbą jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centrum Antyterrorystyczne ABW ani inne służby nie rekomendują w tej chwili podnoszenia stopnia, czy wprowadzania stopnia zagrożenia alarmowego, a więc nie raportują tego, że mamy jakieś wzmożone zagrożenie terrorystyczne w Polsce. To jest wiadomość uspokajająca. Ten problem jest monitorowany ciągle w trybie nieustannej czujności. Nie ma jakiegoś zwiększonego zagrożenia w Polsce i dlatego nie ma tej właśnie rekomendacji, żeby podejmować jakieś nadzwyczajne działania. Ale musimy być czujni, nasze służby są i będą czujne, bo bezpieczeństwo nie jest dane raz na zawsze. Bezpieczeństwo jest zjawiskiem, nad którym trzeba czuwać nieustannie. Ale cieszy to, że Polska w tej chwili takich ludzi jest? Ile takich jest? Służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Nie jak dziecko. Tych on mówi, daj mi do tego kuriera, bo z tobą to jest tak. Możemy i tego, powiedzieć, że naciski, które są już na Polskę w związku z przyjmowaniem imigrantów, ja nie chcę w ogóle czy Polska, kalkulując bezpieczeństwo Polaków, powie, jesteśmy w stanie przyjąć konsekwencje, które zapowiadał Donald Tusk wobec Polski, jeśli nie przyjmie imigrantów, bo to jest bardziej bezpieczne nieprzyjmowanie niż przyjmowanie, o czym dzisiaj mówiła Kidawa Błońska, wicemarszałek Sejmu w RMF-ie. Mówiła, że jak ona będzie rządzić, to te 7 tysięcy zaklepanych przez Ewę Kopacz przyjmie. Mam nadzieję, że pani Kidawa Błońska, pani poseł Kidawa Błońska, pani wicemarszałek nigdy nie będzie rządzić. Znaczy nie będzie rządzić jej formacja, Platforma Obywatelska, ani jej sojusznicy, bo rządziła Platforma Obywatelska wraz z sojusznikami przez ostatnich 8 lat i właśnie to tamta koalicja PO-PSL, ale dzisiaj tym samym głosem mówi jeszcze Nowoczesna, nowa partia, która jest w Sejmie, więc to Platforma Obywatelska wespół z PSL-em rządząc przez tamte lata doprowadziły do tego, że Polska przyjęła te zobowiązania dotyczące przyjmowania uchodźców. To był wielki błąd, to była też niesolidarność, brak solidarności wśród państw grupy wyszehradzkiej. No zostali przywódcy tamtych państw jakoś pozostawieni sami sobie, zdradzeni można powiedzieć tej solidarności, której zabrakło. Ze strony byłej premier z Platformy Obywatelskiej Ewy Kopacz, byłej minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej z Platformy Obywatelskiej. Nie ma czegoś takiego, że można przyjąć trochę uchodźców, pewną liczbę, która byłaby bezpieczna, bo nie ma potem temu końca. Pamiętajmy o tym, że przyjazd takiej grupy uchodźców potem oznacza łączenie rodzin, zwiększanie tej liczby, kolejne roszczenia w tym zakresie itd., itd. Bezpieczeństwo jest dla nas sprawą podstawową. Bezpieczeństwo Polski i Polaków dla rządu pani premier Beaty Szydło, dla naszego rządu, dla rządu Prawa i Sprawiedliwości jest sprawą absolutnie priorytetową i nie ugniemy się pod żadnymi naciskami, pod żadnymi szantażami, pod żadną presją. Ja nie chciałbym rozmawiać tej sprawy w takich kategoriach, że mniejszym
kary niż przyjmowanie uchodźców. Mamy nadzieję, że tych kosztów nie będzie, bo nie ma to tak naprawdę mechanizmu prawnego, żeby Komisja Europejska mogła Polskę ukarać za to, że nie przyjmuje uchodźców. Nie przyjmują także inne kraje. Przypominam te kraje, które w ogóle nie przyjmują żadnego uchodźcy, nie przyjęły, tak jak Węgry czy Austria, ale pozostałe kraje europejskie też nie przyjmują w tej liczbie, do jakiej się zobowiązały. Bo per saldo łącznie przecież tylko około 10% tej kwoty 160 tysięcznej, która miała być alokowana w ramach automatycznej alokacji, właśnie została przekazana do różnych krajów europejskich. Czyli to też nie jest wypełnienie zobowiązań. Te kraje Polski nie straszą. Pada też takie stwierdzenie ze strony opozycji, która rzeczywiście w ostatnim czasie zagubiła się w zeznaniach, powiedzielibyśmy tak po prokuratorskiemu. Padają takie stwierdzenia, że przecież to my decydujemy, kto przyjeżdża, to my weryfikujemy, to my badamy, to jest nasza suwerenna decyzja. Jak to jest przy tym wyborze, wolnym wyborze państwa i wzięciu ludzi, którzy chcą do Polski przyjechać, czy to jest po prostu, że ktoś staje pod ścianą, mówimy ty i robimy, przepraszam za słowo, bo wówczas chyba będzie można mówić o polskich obozach dla uchodźców tutaj robionych w Polsce, gdzie na siłę miałoby się ich trzymać. No tak trudno pojąć, na jakiej zasadzie to miałoby funkcjonować. Tak, tu rzeczywiście mamy dwa aspekty tego problemu. Pierwszy to ten aspekt, że imigranci do Polski w tej chwili nie deklarują chęci przyjazdu. To w zasadzie by oznaczało przesuwanie, przenoszenie ich wbrew ich woli, siłą wręcz, prawda, żebyśmy dokonywali tej automatycznej relokacji. No ale to może na szczęście tak jest dzisiaj, że ci uchodźcy nie chcą do Polski przyjeżdżać. Czyli nie uchodźcy, a de facto imigranci ekonomiczni, zresztą tam osobnym zjawiskiem jest, do osobnego omówienia jest nielegalny przemyt tych ludzi. Biznes wielki, jaki jest z tym związany, to też trzeba o tym pamiętać, dużo o tym trzeba mówić, bo taki obraz, jaki politycy zachodnioeuropejscy upowszechniają, to jest taki, tego typu taka informacja, że oto są to prześladowani przez wojnę w swoich krajach ludzie, pokrzywdzeni, biedni, a my ich nie chcemy przyjmować. To tam także kwitnie przemyt, biznes przemytniczy, jeżeli chodzi o przemyt ludzi. O tym warto wspomnieć. Natomiast wracam do głównej myśli. Więc jedną sprawą jest to, że ci imigranci nie chcą do Polski się przyjeżdżać, w związku z tym na siłę przecież nie należy ich przesiedlać do naszego kraju, ale powtarzam, to może na szczęście tak jest, bo dla nas to ułatwia sytuację, ale po drugie, to gdyby nawet przyjąć taką zasadę, że zaprosimy tych, których dobrze rozpoznamy, to rozpoznanie jest trudne, wręcz niemożliwe. Jest to kwestia fałszywych dokumentów, jest to kwestia trudności w ustaleniu prawdziwej tożsamości tych osób i to jest kwestia także tego, czy w ogóle wolno wybierać, bo raczej nie. To nie jest tak, jak mówią politycy opozycji, że możemy zaprosić kobiety i dzieci, a młodych mężczyzn, którzy przyjeżdżają być może w innych celach niż te cele uchodźcze, a więc cele związane z poszukiwaniem bezpieczeństwa, to już nie. To nie jest tak, to nie jest możliwe. Ci, którzy tak proponują postępować, nie wiedzą, że to nie jest możliwe, albo wiedzą, a wprowadzają opinię publiczną w błąd. Dzieci nie możemy zaprosić samych, bo prawo islamskie na pewno by na to nie pozwoliło. Z nimi przyjechaliby dorośli, nie wiadomo kto, niekoniecznie rodzice, może opiekunowie, o trudno ustanawialnej czy rozpoznawalnej tożsamości. Często osoby, które mają nową tożsamość uzyskaną przez fałszywe dokumenty. Cały szereg tym problemów się łączy. W związku z powyższym naprawdę trzeba dużej ostrożności. My, wiedząc o tym wszystkim, tę ostrożną politykę prowadzimy i nie damy się żadnym komisjom europejskim zaszantażować. Panie ministrze, sprawa z podwórka polskiego, no konkretnie wrocławskiego, śledztwo w sprawie śmierci Igora Stachowiaka, to
głośna śmierć sprzed roku i stąd pytanie, jak to jest, że dochodzenie wewnętrzne w policji, działania prokuratury nie spowodowały przez rok tyle, co jeden materiał dziennikarski, bo w ciągu jednego dnia pracę stracił komendant wojewódzki, miejski i z posterunku, w którym doszło do... No właśnie, do czego doszło, mogliśmy zobaczyć na tym materiale, który ociera się dla postronnego widza o tortury człowieka. Na najwyższym posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się jutro, minister spraw wewnętrznych i administracji, pan Mariusz Błaszczak, a także minister sprawiedliwości złożą na wniosek właśnie rządu informacje w Sejmie dotyczące tej sprawy. Chcę powiedzieć bardzo jasno i wyraźnie, że dla patologii, dla zachowań, które stanowią działania niezgodne z prawem, w policji miejsca nie ma i o tym mówiliśmy jednoznacznie od początku, kiedy przejęliśmy odpowiedzialność za państwo. Ja nawet używałem takiego sformułowania, że będziemy wypalać do białości rozżarzonym żelazem patologię w policji. To będziemy robić i robimy to. Nagradzamy tych, którzy dobrze służą. Także widzicie państwo, robimy to, głosimy Ewangelię i przykładem dajemy świadectwo.